A zaczynamy od skoków narciarskich, bo Engelberg, tak jak wczoraj, ponownie nasz. Na podium znów ci sami Polacy, ale tym razem wygrał Kamil Stoch, a wczorajszy zwycięzca Jan Ziobro był trzeci. Zapomnij, Kamil, o przyciąganiu ziemskim. Fruń! Tak fruwał lider Pucharu Świata. 130 i 132 metry. Te odległości dały Kamilowi Stochowi dziewiąte pucharowe zwycięstwo w karierze. Wczoraj potwierdziliśmy tylko, że jesteśmy jedną z najlepszych właśnie drużyn na świecie. Dzisiaj również fajna zima. Jest właśnie taka, bo liderowi naszej kadry dorównują jego koledzy. Jana Ziobrę nie zraziły trudne warunki. Właśnie przez nie po pierwszej serii był 12. Nie było już czego odlecieć, bo te warunki nie pomagały, a drugi skok na luzie i poszła petarda. 133 metry. Tak daleko w drugiej serii nie wylądował nikt. Dzięki temu Ziobro był trzeci i znów razem ze Stochem znalazł się na podium. Po fantastycznych weekendowych skokach w Engelbergu Kamil Stoch spędzi święta jako lider Pucharu Świata. W pierwszej dwudziestce jest aż pięciu Polaków. Tak udanego początku sezonu nie było nigdy w historii, a Igrzyska Olimpijskie w Soczi już za 47 dni. Kamil Stoch to jeden z kandydatów do tytułu sportowca roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego i TVP. Sylwetka lidera Pucharu Świata w sportowej niedzieli. To był piękny polski weekend w Engelbergu. Z pucharowych zwycięstw cieszyli się w sobotę Jan Ziobro, a dziś Kamil Stoch. Wczoraj potwierdziliśmy tylko, że jesteśmy jedną z najlepszych właśnie drużyn na świecie. Dzisiaj również fajna zima. W niedzielne popołudnie kibice skoków narciarskich nie mieli prawa się nudzić. Po pierwszej serii prowadził Grzegorz Lirenzauer. Tuż za nim był Kamil Stoch. Polak wczoraj został liderem Pucharu Świata, wyprzedzając w klasyfikacji generalnej właśnie Austriaka. Dziś znów był od niego lepszy. Zwycięstwo dały mu dwa bardzo dobre skoki. Wylądował na 132 i 130 metrze. Jedno z moich marzeń, żeby tą koszulkę mieć. Cieszę się, że dalej ją utrzymuję, że będę startował w niej na turnieju. No i zapowiadają się miłe święta. Kamil Stoch umocnił się na czele Pucharu Świata. W pierwszej dwudziestce jest jeszcze czterech innych Polaków. Tak udanego początku sezonu nie było nigdy w historii. Nie było, bo lidera polskiej kadry gonią reprezentacyjni koledzy. Jana Ziobrę nie zraziły trudne warunki. Właśnie przez nie po pierwszej serii był 12. Żyłowałem cały czas, ale no po prostu, jak się to mówi, nie było już czego odlecieć, bo te warunki nie pomagały, a drugi skok na luzie i poszła petarda. 133 metry to był najdłuższy skok drugiej serii. Dzięki niemu Ziobro awansował aż na trzecie miejsce. Dwóch Polaków na podium. W ten weekend to była norma. To jest bardzo dobra atmosfera w grupie. To taka chęć wzajemnej pracy, że jeden zawodnik wspiera drugiego zawodnika i wiadomo, że nie każdy ma dobre chwile. Są też gorsze momenty i w tych gorszych momentach się wspierają i cały czas pozytywnie się nakręcają. Właśnie taki jest polski przepis na sukces. Dziś w Engelbergu pucharowe punkty zdobyli jeszcze Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Murańka. Reprezentacja Polski w tym sezonie jest bardzo mocna. Nasi skoczkowie wygrali aż połowę z ośmiu konkursów Pucharu Świata. Naszą siłę pokazuje także klasyfikacja Pucharu Narodów. Biało-czerwoni ustępują tylko Niemcom, a początek Igrzysk Olimpijskich w Soczi już za 47 dni.